Siemanko wszystkim, ja jestem Raz, zapraszam Was na kolejny odcinek gry Wiedźmina. Tym bardziej witam serdecznie ludzi, którzy oglądają mnie. Ja musiałam tutaj przypłynąć. To poważny problem. O, Carmen. Posłuchaj, nie mam zamiaru Cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć... Witam serdecznie widzów z portalu GameGen.net. Oczywiście wejście na mój główny profil, ale dodatkowo też dziękuję bardzo, którzy przybyli dzięki kanałowi Zyxe, których naprawdę możecie spotkać najlepsze, można, streamy. Już tym bardziej jak Sefcio wchodzi w akcję, to już jest mała rozpierducha. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w twoim imieniu. Dziękuję, Wiedźminie. Będę czekała w... Dobra, no to fajnie. Likantropie, jeżeli ktoś z was w większości nie wie, o co chodzi, to jest właśnie o wilkołaka. Tak, wilkołaka. Pamiętam, że tą misję kiedyś zapartym tchem pójdziemy druidów. A co to jeszcze jest? Ognisko? A to czerwone? Ognisko? Co tutaj? Nie wiem. Ale powiem szczerze, że naprawdę, no... Bym ciekaw, jak to rozpowszechnić. Ogólnie można to zrobić w taki sposób, że nie będziemy bez zabijania. Ja to prawdopodobnie tak zrobię, żeby nie zabijać. O Jezus, nie to, tylko srebrny. To pielce tu mi kurna przeszkadzają, a mało punktów dają. Ja nie mogę. Nawet mi się nie chce z nimi już walczyć, powiem wam szczerze. Tylko mi czas zamarnują, a najważniejsze dla was jest treściwość moich... jak to się mówi? Treściwość moich materiałów. Tu weźmiemy dwugrota. On bardzo... ten, dobra. Okej. Okay. Są szczątki, brosz salamandry. Ciele było. Co ciekawego? Nie. Dobra. Idziemy do druidów tym razem. O! A tu cio? Nic. Jak widzicie, mój kanał, jak tutaj wam pokazuję, to jest... Staram się nie przeklinać, bo moim zdaniem przeklinanie to jest zła cecha dla osoby, która chce uczynić. Już nie raz to o tym mówiłem. Co to jest? Dobra, cytrynówka się przyda. Idziemy tutaj do druida. Jawen tam jest. Mogę go tam zapytać. Hierofrant jakiś. Ale pójdziemy do Jawena. Kedmir, również się cieszę. Dusimy się w kajdanach ludzkich... Nie jestem... No, ja wiem. Więc oszczędź mi. Żartowałem, choć jest w tym sporo prawdy. Pobiliśmy zakon na bagnach, powoli wychodzimy z lasów. W otwartej walce nie macie szans. To jest prawda, no. Już za późno, żeby się wycofać. Co tu robisz? Dlaczego nie jesteś ze swoimi? Gaj druidów jest dobrym schronieniem. Mogę tu spokojnie myśleć i planować. Wyprawa do Wyzimy byłaby niepotrzebnym ryzykiem. Zresztą część komanda już tam jest i wykonuje pewne zadanie. No to fajnie wiedzieć, no to czyli będziemy ten. No to jakieś zadanie? Jeśli mam pomóc. Natknęliśmy się na informację, że w kanałach pod Wyzimą znajduje się zrujnowana świątynia elfów. Podobno przez jakiś czas przebywała w niej Lara Doren. No. Któż to taki? Jeśli zechcesz nam pomóc, do... Lara Doren to jest jedna z najstarszych krwi. Boję się, że coś im się stało. Mógłbyś to sprawdzić? No dobra. Dobrze więc. Chętnie posłucham. Właśnie, kim jest Lara? Lara Doren Epsiadal była elfią czarodziejką. Enseverne, wiedzącą.
jedną z nosicielek zagadkowej nawet dla nas, elfów, Hen-Ike. Dobrze, dobrze pamiętam, starszej krwi od Ciri. Zakochała się w ludzkim czarodzieju, Kregenanie z Lod. Jednak ludzie nie mogli tego zaakceptować. Zaczęły się prześladowania elfów. Żadne błagania nie zmiękczyły kamiennych serc bezlitosnych i okrutnych Dwan. Gdy Lara, prosząc o litość, już nie dla niej, ale dla jej nienarodzonego dziecka, uczepiła się drzwi karety, na królewski rozkaz Zbirkat uderzył kordem i odrąbał jej... Ałaj, no co to ma być? Lara wydała ostatnie tchnienie na wzgórzu wśród lasów, rodząc córeczkę, którą chroniła resztką tlącego się w niej jeszcze ciepła. I choć wokół była noc, zima i śnieżyca, na wzgórzu zapanowała nagle wiosna i zakwitły fenełet. Po dziś dzień takie kwiaty rosną tylko w Dol Blatana i na wzgórzu, gdzie skonała Lara. Sam rozumiesz, jak ważne są dla nas pamiątki, które po niej pozostały. Była kimś wyjątkowym. Tego, jak wielką stratę ponieśliśmy, nie da się opisać słowami w żadnym języku. No to nieźle. Właśnie, a czemu ja widzę tak ludzi? Tak zdowiemy się przy okazji. Dlaczego? Domyślam się, że nie pytasz o ideologię... No dobra, no. Głębi duszy, no. Co ty skrywasz? Twoje pytanie. No dobra, okej, okay, zgodzimy się. Kiedyś wśród ludzi, w dużym mieście, jako w pełni zasymilowany członek społeczności. Byłem uczciwy, kulturalny, szanowałem wszystkie idiotyczne zwyczaje i prawa. Żyłem w ten sposób przez długi czas. Oszukiwany, wyszydzany, czasami nawet bity i okradany. No, no ładnie. Nienawiścią do ludzi. Czułem się lepszy. Mówiłem sobie, że oni po prostu nie są w stanie zapanować nad własnymi słabościami. No tak. Okradano mnie 3 razy częściej niż innych. Na drzwiach mojego domu malowano fekaliami rasistowskie hasła. Kilka lat zastanawiałem się, dlaczego spotyka mnie taki los. Co zrobić, żeby żyć spokojnie i szczęśliwie? I wiesz, co zrozumiałem? Nie. Ale na pewno mi powiesz. Że popełniłem błąd. Od samego początku się okłamywałem. Tak jak księżyc nigdy nie dogoni słońca, tak też ludzie nie zmienią się nigdy. Pozostaną egoistyczni, zawiści. Bardzo mądre niektóre słowa tu są. Nadal będą. Tak wydaje się nam... O, B, to ty tam chrzanisz. Ale trzeba tak... weź to sobie teraz pod nasze życie, tak? My żyjemy. Upodobniłeś się do ludzi? Nie, Geralt. Zdecydowanie nie. Ewolucji... Nie... Jestem takim samym wyrzutkiem jak ty, Iwin. Rozumiem cię, ale nie zamierzam z tego powodu palić ludzi... Cieszę się, Biały Wilku, że mnie rozumiesz. Można jeszcze później zobaczyć. O! Dobra. Weźmiemy może do starszego druida. Siema, piękny. Słuch. Pokaż, co ty masz tu, pokaż, co masz w środku. Ale ja chcę co innego. Dobra. Hierofrant. Witaj. Czy moje starcze oczy mnie mylą? W rzeczy samej. Wiele o tobie słyszałem od naszego wspólnego znajomego, Myszowora. Straciłem pamięć. Może potrafię ci pomóc. Przykro mi. Tak, Biały. Przychodzę w imieniu kobiety, o imieniu Karol. Myszowor pochodzi na Skellige, jeżeli ktoś nie wie. To jest tam taki druid. Powinieneś się znać na lepiej. Przecież straciłem pamięć. Może kiedyś znałem sposób na przełamanie klątwy, ale... No tak, mówiłeś o tym. Moja starcza pamięć też zawodzi. Ale wracając... Myślałem o magicznym leku, może... Nie zdołam przyrządzić takiego leku. Może dobry alchemik potrafi. Jeśli znasz jakiegoś, to zapytaj koniecznie. Słyszałem natomiast, że w przypadku klątwy zmiany postaci pomaga koszula z blekotu. Koszula z blekotu? Tak. Był precedens braci zamienionych w łabędzie. A może to były dzikie kaczki? Nieważne.
Nazbieraj dla panienki Carmen liści blekotu. 5 powinno wystarczyć. Nie... Dziękuję za radę. No to nieźle. Jest jeszcze jeden sposób. Ludowy. Wstydzę się o nim opowiadać zawodowcowi, ale rzetelność tego wymaga. O Jezus, królewna Śnieżka. Pamiętaj tylko o jednej rzeczy, Wiedźminie. Zanim spróbujesz zdjąć klątwę, musisz się upewnić, że wilkołak w sercu jest nadal człowiekiem. Ja wiem, kto jest wilkołakiem. I nawet odczarowany będzie mordował. Rozumiem. Oho. Postaram się odkryć. Chodzi to. O to, że będzie nawet mordował, tak? Czyli będzie zabijał. Wilku? Dobra. Bywaj. Dobra, nie mam ochoty na razie na rozmowę. Z wilka coś tam będę potrzebował. Blekoty są, o. Ja mam blekota, mam 2, okej. Dobra, załatwimy go. No mam takie zadanie. No to zadanie chyba związane z tymi wilkami. Chyba tak. Zobaczymy. Tak. Dobra. No okej, fajnie. Walisa. Bronioko. Spoko. Wilk, wilk. Jaskółcze źle, ziele. Moren. To z Driada. O, jest Blackout. O, tutaj też widziałem, bo to jest Balisa, sorry. Tu mam Blackota. Jeszcze potrzebujemy Blackota jeszcze ze 2 sztuki. Tu mam ognisko i ciało. Biały Mirt. Śmejka. Idziemy, zobaczymy co on tam... Na radę. Szukamy Blackotu. Zmejka. Nie interere. Wronie oko. Nie, tu biały mir. Tu od sefirów. Szczątki. Ognisko. Dwugrot. No, to chyba nasza tutaj sprawka. Chyba tak. No co, coś tutaj jest ciekawego? Zobaczcie, no. Jest coś. Saletra. To się może przydać. Patrzcie, no. O, widzę kufer. Ej, ludzie, ja widzę kufer. Czy wy też to widzicie? Tylko żeby to nie był tajemniczy kufer. Stwory. Nie, zadrzewiony majecz, to nie. Miał diamentowy. Brak miejsca w ekwipunku. Cukierek. Podjąłem cukierek. 20. Obrażenia minus 30%. Nie, nie, to tam mnie to nie interesuje. Bronie. Mejka. Kufer. Kolejny. No ty w mordę, was tutaj jest więcej? Dobra, 5 punktów. Tu co w tym w kufrze? Ja sobie później sprzedam. Ale
spokojnie, ubierz tu kufer. To bardzo cieszy. Będzie ciekawe, czy jeszcze znam tego blekotu, bo by się przydał troszeczkę. To wyjdziemy i tak zaraz będziemy wracać. Patrzcie, to co ja potrzebuję tego kuzić, te chyba nie ma, no. Oho, oho, oho. O ty. Jest 60. Szczątki. A co w tych szczątkach? Pobierz. Idziemy dalej. Ciało. Też dwugrot. No, będę się tego chyba blekota kupić, bo... A jest! Mam tu kolejny blekocik. Jest kolejny blekot. Dobra. Tam coś jest? Szczątki tylko. Jakieś mejka, jaskółcze ziemia, biały mirt. Biały mirt. Nisko. Pies, pies. Beczka, beczka, saletra, drzwi. Blekot, tam jesteś, chodź tu. Blekocie. Zbieram tego blekotu. Nawet nie wiedziałem... O, pyk. Blekot mi się przyda. Dobra. Idziemy do zimy. Zobaczymy, czy alikantropia coś tam pomoże. Jean-Pierre, Jean-Pierre, poproszę pana. Przychodzę. Nareszcie ktoś się zgłosił. Mam. Doskonale. Tytuł wielkiego łowczego mam już w kieszeni. A jeśli... Bywaj. Dobra. No już, wykonane. Co tam mamy? Piękna bestia, echa przeszłości. Pod zimą. A to my wskażemy. Co? Aha. Nareszcie! Myślałem... Proszę. Oto 5 pęczków kwiatu dwu... Oto 400 orenów i pozdro... Nie zapomnę po... Co? No to... Dokąd możesz... Trans... Bywaj. Dobra. Co tu ma pana mi pokazuje, że co? O, teraz mam się wrócić? Serio? Mam się wrócić tam? Czekajcie. Pokaż. Dobra, to idę się rozliczyć z tym ciołkiem. Ja pierdykam, teraz muszę dygać z powrotem do tego dzięcioła. Naprawdę. Jeżeli ktoś chce być z ciekawości, czy będzie druga część Wiedźmina, powiem, że tak, będzie. To nie musicie się o to martwić, na pewno będzie ta część, ze względu na to, że no... będę chciał, żebyście mieli dalej Skojatel, lecz jak będziemy grali też dwójkę, to zrobimy jeszcze... O!
trzeba go załatwię. Zobaczmy, czy mi się uda. Jezu, udało mi się. Ja pierdykam. Szczątki. Okej. Zbierz. Dobra. Ja pierdykam, jak mi się udało. Nie wiedziałem, że ta menda mi wyskoczy. Poczekajcie, może jeszcze wezmę sobie może życiątko troszeczkę ten. Użyjemy chlebka. Mhm. 9 minut. A to co jest? Żywot wytrzymał toksy... Czekajcie. Energia. Czekajcie, jeszcze weźmiemy, tutaj jest jaskółka, to więc jaskółkę, pyk, i też jaskółeczkę. Coś czuję, że lepiej mieć to, kurna, ułatwione. I szybciej, widzicie? Szybciej przy tej jaskółce się dzieje. Minutę, prawie 2 godziny, to mnie bardzo cieszy. Jeden dzięcio, kurna, no. Trzymamy nowe talenty, patrzcie. No dobra, mam lepszy pomysł. Zaczniemy odcinek od tego momentu. Ja my mu damy, ale przewodzę jeszcze zrobię talenciki. Dobra, jeden srebrny. Srebrny talent będę chciał na sile to wykorzystać, ze względu na to. Agresja, tak. Tutaj mam pancerza. Tu jest odporność. Dobra, do zręczności. No tak, plus 10. Plus 10. Zobaczymy wytrzymałość. O, to byłoby fajne. Inteligencja, co nam daje? Aha, natężenie znaków. Styl. O! To się przyda. Bardzo fajnie. Tutaj nie, tu coś jest. Precyzyjne obrażenia. O, powalenia tak nie bardzo. Tutaj jeszcze srebrny. Krwawienie. Okej. To się on nauczy. Tu mamy prawie zmrok. Tutaj baniemy. Bez żadnej tej alchemii. Oj, oby był ten ciołek, ten jarwę, bo przecież no mnie to szlak trafi, jak go tutaj nie będzie. O, gdzie jest ten jarwen? O, który on jest? No dobra, no ale... Rozliczenie... weźmiemy zrańca. Może gdzieś tutaj będzie ten jarwen. O który on może być? Ja nie wiem. Miał mirt. Nie wiem, kurna, dzięcio. No bez jajców. Gdzie on jest? Bez jaj, gdzie jest ten kurna jarwen? Ten serio... Gościa kurde szukać... To może... Wieczorem go złapiemy, no. Możliwe, no bo to jest... Ognisko... Uuu.
on jest. No i co? Widzicie go gdzieś? No to jak pamiętam, to on tutaj gdzieś stał. Dobra. No nic, moi ludzie. Ja go znajdę. Sobie zrobię przy okazji może jaskółkę. Ja sądzę, alchemia. Proszę, alchemię jeszcze przy was. Jaskółeczka mi się przyda. Baza alchemiczna. No nic. Pogadamy. Za chwilę wrócę. I widzimy się niebawem. Na razie, cześć.